Siemanko, witam Was wszystkich. Jak już ci, którzy mnie śledzili, to wiedzą, że zainwestowałem w sprzęt. Teraz powiedzmy, że będę trenował bardziej tu profesjonalnie. Poszłem w sprzęt olimpijski. Jak ktoś mi tam fajnie dogadał, że dużemu chłopcowi wystarczy kupić trochę złomu i cieszy się jak niejedno małe dziecko na święta. No faktycznie jest to prawdą. Wystarczyło mi trochę złomu i jestem mega zadowolony. Co kupiłem? Kupiłem 8 takich 20, takie 1,25, 2,5, wiadomo, dziesiątki i piątki, tego już nie będę wyciągał, wszystko leży, już rozładowane, do tego jest sztanga długa, prosta, jest sztanga krótka, łamana. Za sprzęt, jak ktoś jest ciekawy, ile zapłaciłem, to powiem tak, że myślałem, że to wszystko drożej kosztuje. Byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony, ale naoglądałem się AJ-a, że tam ludzie go się pytają, czy się zmieści za 700 zł, przypuśćmy, domowa siłownia, czy tam za 1500, i on tam nim znajduje sprzęt, po prostu pokazuje, jaki można nabyć. I bardzo mocno polecał sprzęt olimpijski, jak chodzi sztangę. Tam wybierał obciążenie stricte gumowe. Ja tu wybrałem żeliwne oblanie w gumie, dlatego że trafiłem na bardzo fajną promocję odrzut produkcyjny, dlatego że źle zostały ogumowane. Są po prostu wady w ogumieniu. I szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego one zostały odrzucone, ale dla mnie na plus. Bo zapłaciłem za 20 mniej niż za wcześniejsze 20, które miały otwór 31. Te kosztowały mnie tylko albo aż 310 zł za dwie sztuki, czyli za 40 kg. A wcześniejsze kosztowały mnie 320 zł plus 30 zł przesyłka za test za 40 kg, dwa razy po 20. Minusem jeszcze tamtych żeliwny było to, że za każdą parę, czyli za każde 40 kg musiałem płacić za tą dostawę 30 zł. Tutaj akurat było na tyle fajnie, że zamówiłem te 8 sztuk i te 8 sztuk było po prostu razem policzone 24 zł na dostawę. Oczywiście współczuję kurierowi, musiał pewnie tam mi nasadzić bratków, nie powiem gdzie, załadować to, rozładować. Wiadomo, śpieszył się do domu, chciał wcześniej przyjechać, ale niestety nie pozwoliłem mu, bo byłem w pracy i przedłużyłem mu czas pracy. Co do sprzętu, powiem tak, nie wiem jak on się będzie sprawował, ale jak trenowałem na profesjonalnych siłowniach, łoże, gdzie zakładamy obciążenie, one jest na łożyskach, ona się obraca. Samo obracanie, co nam daje, po prostu nie wytręca nam ciężaru z rąk i możemy po prostu trenować bardziej efektywnie i mocniej. Co się dzieje na sztangach marketowych, czekuj 30, czy tam 31, w zależności, czy tam 28, to też w zależności, bo jest to różnie. Przeważnie sztangi z przekrojem 30 mają bardzo niski udźwig, bo mają po 200 kg, większym się nie spotkałem. Tu jest akurat tutaj akurat jest 320 kg. I mam nadzieję, że to mi wystarczy. Chociaż chciałbym, chociaż na martwy kiedyś tyle podnieść, ale nie będę szalał, wszystko z głową. Co jeszcze? Zostało mi posprzątać, nie wiem czy już mówiłem to wcześniej, że zostałem mega kartonami zawalonymi tym wszystkim. Nie umiem wyjść z piwnicy, a zresztą pokażę Wam. I to jeszcze nie koniec, bo jeszcze na dużo siedzę sobie na krążkach tych 20-kilowych. Jedynie co teraz mnie martwi, że będę miał problem z przedaniem tego obciążenia, co wcześniej miałem. Bo wiadomo, jak były siłownie zamknięte, to wszyscy kupowali ten sprzęt, naprawdę wyskoczył w górę. I przez to ja też poszłem akurat w taki sprzęt, a nie inny. Bo ceny były naprawdę z kosmosu. Teraz ceny spadają i to naprawdę będę miał chyba z tym biedę. Chociaż szczerze mówiąc chciałbym to zostawić, tylko że tu mam tak mało miejsca, że no,
ciężko się będzie ruszyć, jak to wszystko rozpakuje i tak dalej. No, nie mam pomysłu, jak z tym sobie teraz poradzić i po prostu zrobić tutaj robotę. Taką, żeby było miejsce, było wszystko. No. Co, dobra, ja spadam, idę coś jeszcze zeżreć, trochę tu oczywiście wynieść tych gratów, poleniuchować. W tym tygodniu nie trenuję, może w następnym będę trenować. Nie trenuję dlatego, bo sobie rękę rozwaliłem w robocie, uderzyłem się, po prostu mnie letko ona ciągnie i stwierdziłem, że dam sobie spokój. Jak mam je boleć i mam po prostu trenować i odczuwać dyskomfort, to lepiej, żebym po prostu sobie dał spokój. Niech ręka dojdzie do siebie i będziemy atakować. Już mam nadzieję, że od przyszłego poniedziałku. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Pa.